Te zespoły, wiadomo, z dziką kartą, to są te zespoły, które raczej z tego koszyka numer 4 chce się omijać, bo wiadomo, że to są zespoły niezaproszone przez przypadek i nie przypadek dostały te dzikie karty, więc wiadomo, że myślę, że nie będę tu wyjątkiem, że każdy chciał tych zespołów uniknąć. Trafiło w taki sposób, ja też mówiłem o tym, że niestety, jeśli chodzi o losowanie wielkich imprez, no, najbardziej rzeczą, z którą trzeba się pogodzić, to, że nie ma na to wpływu, więc można usiąść o tyle spokojnie, bez nerwów, że no, nic się nie da z tym zrobić. Tak? Ktoś inny decyduje, ktoś inny losuje. Los rozdaje w tym momencie trochę karty. My musimy teraz zrobić wszystko, żeby tych meczów się jak najlepiej przygotować i zawalczyć o to, żeby wygrać przynajmniej dwa spotkania i przejść dalej, bo ta droga w tej drugiej rundzie wydaje się być troszkę mniej najeżona kolcami niż ta w pierwszej rundzie. Był i Węgrów bądź Serbów, tak? Bo też było takie ryzyko, bo Węgrzy dosyć szybko poszli do tej drugiej połówki drabinki, natomiast Serbowie zostawali w grze i rzeczywiście takie myśli gdzieś tam chodziły wtedy, no to już by można było śmiało nazwać grupą śmierci. Tak myślę, że mamy jedną z trzech najtrudniejszych grup na tej imprezie. Także myślę, że przed nami trudne zadanie, ale no, grając na imprezie mistrzowskiej, chcąc wygrywać, to no, nie ma łatwych zadań.